Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy faworki cynamonowe. Potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżkę kwaśnej śmietany, 2 żółtka, 1 cynamon, jeżeli lubimy, dajemy więcej, oraz 1 starte jabłko. Jabłko obiorę i zetrę na tarce o drobnych oczkach. Jabłko już mamy starte i składniki ciasta łączymy. Gdyby okazało się, że ciasto jest za suche, dodajemy kwaśnej śmietany. Jeżeli jest za mokre, dosypujemy mąki. Ale to jest uzależnione od wielkości jabłka, od wielkości żółtka. To jest po prostu uzależnione. Moim zdaniem moje ciasto będzie dobre. Ale zawsze musimy pamiętać, że sobie musimy tak sami dokładać, bo trudno jedną recepturę, jest to niemożliwe, żeby mieć jedną recepturę taką, która jest idealna, bo wystarczy, że jajka są różnego rodzaju, są L-ki, są M-ki, są duże jajka i wtedy już mamy inny problem. Ciasto dokładnie zarabiamy, będziemy wałkować, wycinać, bo ciasto musi być dobrze zarobione, idealnie wyrobione. Oczywiście proporcje możemy sobie zwiększyć. Zawsze musimy pamiętać też o dodatkowej mące do opruszania maty, żeby mieć po prostu, mata musi być dodatkowo okruszona. Faworki możemy smażyć na oleju lub na smalcu. Ja będę smażyć na smalcu. Tak, ciasto już mam wyrobione i teraz matę. Tak wygląda ciasto. Dzielę na pół, uważając, żeby nie przeciąć maty. I teraz ciasto wałkujemy, cienko wałkujemy i będziemy wycinać radełkiem paseczki, a w środku zrobimy nacięcie. Sobie okruszę mąką i rozwałkujemy bardziej. Tak. I teraz, tak jak wspominałam, wycinamy radełkiem paseczki. Starajmy się, aby te paseczki były równe. Coś to moje radełko nie chce za bardzo wycinać, ale może tak później sobie poradzimy. I ja to robię w ten sposób. Takie 1,5 centymetrowe na 10 centymetrów wycinam paseczki i w środku zrobię nacięcie i będę przewracać i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Do środeczka mam nacięcie i przewracamy. I
tak zrobię. Zawsze sobie troszeczkę ciasta możemy wrzucić i sprawdzić, czy tuż już jest rozgrzany. Tak, tuż już jest rozgrzany. Smażymy na średnim ogniu, na złoto-brązowy kolor. Smażymy w dużej ilości tłuszczu. Tak to wygląda. I później zrobię pozostałe ciasto.